fragment z Ewangelii świętego Jana. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. Jesteśmy uczniami Chrystusa. Nasza droga wiary, łaska wiary, uwierzenie w Boga, co stał się człowiekiem, jest naszą mocą. Jest też szansą, by stać się tak jak Pan, ludźmi, co dają siebie, co służą człowiekowi. Świat przeciwny wierze ma radość, gdy niszczy wszystko, co religijne, gdy odziera nas z nadziei życia wiecznego, z szans, jakie daje nam przylgnięcie do Boga. Faktycznie taki świat może się, w cudzysłowie, weselić z odzierania nas z naszych marzeń życia w Bogu. My jednak idziemy, dzieląc nasz los z Chrystusem. Na Niego patrzymy, nie na świat. Widzimy wielkie dzieło miłości Chrystusa. Radujemy się, że On żyje. Jesteśmy pełni Jego zmartwychwstania i to jest naszą mocą. Tu nasz smutek zamienia się w radość. Pan zmartwychwstały niesie nam szansę, moc, nowe siły do życia, do dawania siebie. Nie bój się stracić, żeby naprawdę żyć, a nie tylko wegetować. Pan zaprasza nas do odwagi, zapatrzenia w Niego, w Jego drogę, ratowanie świata, choć ten świat nieraz pluje Mu w twarz. Bądźmy ludźmi Ewangelii, tymi, co ją niosą, a nie chowają się za nią. Matko Chrystusowa, zapatrzona w Jego zmartwychwstanie, pocieszająca uczniów, rozmodlona w wieczerniku, odnoś nas do Jezusa. Pokazuj, że nasze życie to coś więcej niż ziemska egzystencja, niż dbanie o nasz byt tylko tu na ziemi. Módlmy się w różańcu o wiarę wciąż nową i nową, wiarę pełną nadziei w Jezusa, co żyje na wieki. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.